Witam na Smaczne Podróże. W dzisiejszym odcinku wraz z Agatą wybierzemy się do Lake District, gdzie wczupiemy się na Helvellyn, trzeci co do wielkości szczyt Parku Narodowego Lake District, liczący sobie 950 metrów wysokości. Kolejnego dnia wybierzemy się na bardzo łatwy spacer do jaskini Riddle Cave, położony przy jeziorze Riddle, która część z Was mogła już kiedyś widzieć na kanale przy okazji innego odcinka z Lake District, link znajdziecie w opisie. Na koniec wybierzemy się do jeszcze jednej jaskini Cathedral Cave, więc jeśli interesuje Was Lake District, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam na szlak. Od rana mieliśmy bardzo dobrą pogodę. Za wzgórz nieśmiało przebijało się słońce, nie wiało i co najważniejsze nie padało. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszej pogody. Helvellyn było naszą pierwszą górą po dość długim zostaniu, więc mimo że nie jest ona najwyższa, dla nas była sporym wyzwaniem. Na szlak wyruszyliśmy bezpośrednio z naszego hotelu. Początek prowadził zboczem wzdłuż kamiennego ogrodzenia, po czym łączył się ze szlakiem Helvellyn Gill Path. Trasa ta uznawana jest za jedną z najprostszych dróg na Helvellyn. Po dotarciu do głównego szlaku okazało się, że są tam schody. Nie wiem jak u Was, ale mnie schody wykańczają. Nie było jednak wyjścia, trzeba było je pokonać. Na szlaku miejscami znajdowały się pozostałości po zimie, gdzieniegdzie śnieg lub trochę lodu. Choć zapomnieliśmy kondycji, nie zapomnieliśmy zabrać kurtek przeciwdeszczowych, rękawic, czapek, jedzenia i ciepłej herbaty. Także byliśmy dobrze przygotowani. Pierwsze kilkaset metrów wędrówki było bardzo ciężkie. Później, gdy już człowiek się rozgrzał i rozchodził, włączył się drugi bieg, na którym dojechaliśmy na szczyt. Wraz z wysokością widoczność robiła się coraz słabsza, albo przyjemnie, tylko z lekkimi podmuchami wiatru. Przed samym szczytem ścieżka się wypłaszczyła i w porównaniu z pierwszymi metrami trekkingu była to bułka z masłem. Było tylko delikatnie pod górkę. Widać szczęście na twarzy Agaty, także nie jest źle. Po dotarciu na szczyt zeszliśmy trochę niżej do kamiennego krzyża zaraz przy Stirling Edge, gdzie chwilę odpoczęliśmy i zjedliśmy. Nie siedzieliśmy tam długo, ponieważ było czuć w kościach zmianę pogody. Zaczęło robić się zimno i wzmógł się wiatr. Trzeba było jak najszybciej zacząć schodzić, póki były przyzwoite warunki. Ze względu na naszą słabą kondycję i zmianę pogody, postanowiliśmy wrócić tą samą trasą, którą przyszliśmy. Zejście było zdecydowanie łatwiejsze niż wejście i mimo gorszej pogody morale były znacznie wyższe. Udało nam się zrealizować założony plan, a to zawsze cieszy. Drugim punktem weekendu w Lake District była jaskinia Riddle. Umówiliśmy się tam na krótki spacer ze znajomymi. Trasa spacerowa wokół jeziora Riddle jest stosunkowo krótka i łatwa do pokonania dla większości osób. Wędrówka rozpoczyna się zazwyczaj przy parkingu w pobliżu wioski Riddle na parkingu White Moss, skąd można podążać ścieżką wzdłuż brzegu jeziora. Spacerując można podziwiać malownicze krajobrazy, obserwować ptaki wodne, a w odpowiedniej porze roku także kwiaty i roślinność, które nadają okolicy jeszcze większą urodę. Jezioro Riddle Water związane jest z poetą William Wordsworthem, który mieszkał w pobliżu i często spacerował w tych okolicach. Pan William, bez nazwiska, był jednym z najwybitniejszych angielskich poetów romantycznych, jest znany z wierszy poświęconym naturze i jeziorom Lake District, w tym również Riddle Water.
Jednym z jego najbardziej znanych wierszy, który odnosi się do tego regionu, jest Daffodils, czyli żonkile. Chociaż jaskinia Riddlewater nie jest duża ani głęboka, ma swój urok. Jest ona łatwo dostępna dla turystów, co sprawia, że jest tam sporo ludzi. Warto zaznaczyć, że jaskinia Riddlewater nie jest typową atrakcją turystyczną o dużym znaczeniu historycznym czy geologicznym, jak niektóre inne jaskinie. Jednakże dla osób odwiedzających okolice Riddle może być to ciekawe miejsce do zwiedzania, eksplorowania podczas spaceru po okolicy. Według lokalnej tradycji jaskinia mogła być kiedyś miejscem ukrycia skarbów lub miejscem schronienia dla bandytów, którzy mieli tam ukrywać swoje łupy. Inna legenda to historia o straszliwym stworzeniu, które miało zamieszkiwać jaskinię lub jej okolicę. Takie legendy są zazwyczaj stosowane przez dorosłych, żeby odstraszyć dzieci od zabawy w takich miejscach. Z racji, że spacer był bardzo krótki i mieliśmy sporo czasu, postanowiliśmy wybrać się do kolejnej jaskini. Po dotarciu na miejsce wyznaczone przez GPS było ciężko znaleźć miejsce parkingowe, ale ostatecznie się nam to udało i mogliśmy ruszyć na spacer. Cathedral Cave, znana również jako Cathedral Quarry, co w wolnym tłumaczeniu znaczy kamieniołom katedralny, jest kolejną ciekawą atrakcją w Lake District. Jaskinia jest stosunkowo łatwo dostępna i jest popularnym miejscem zarówno dla miłośników turystyki, jak i ciekawskich podróżników. Nie należy jednak lekceważyć, trzeba uważać na śliskie kamienie i nie należy podchodzić za blisko do krawędzi, bo zwyczajnie można spaść z kilku lub kilkunastu metrów na skały. Jaskinia została stworzona przez górników, którzy wydobywali łupki z góry, pozostawiając za sobą ogromną, pustą przestrzeń. Jedną z najbardziej imponujących cech Cathedral Cave jest masywny filar, który dumnie stoi w centrum komory. Prawdopodobnie od tego wzięła się nazwa Cathedral Cave. Był to bardzo udany weekend i wbrew naszym obawom kondycyjnym daliśmy radę. Dopisała pogoda i nastroje. Mamy nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek. Jeśli interesuje Was więcej takich miejsc, sprawdźcie playlistę Zwiedzamy UK. Zachęcamy również do wsparcia kanału poprzez subskrypcję i pozostawienie kciuka w górę. Dziękujemy, że zostaliście do końca odcinka i zapraszamy wkrótce na nowy. Pozdrawiamy. Cześć.